Zobaczcie, jak mi kiełkują nasiona, które wysiałam 2 tygodnie temu. Pojawiła się pierwsza roślina, tylko problem polega na tym, że nie wiem, co to jest, bo to jest jedno z tych nasion, które miałam nieopisane. Ja podejrzewam, że może to być płomień Afryki, ponieważ nasiona wyglądają w ten sposób. O, słoneczko świeci dzisiaj. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Natomiast to nasiono, które wysiałam, wygląda w ten sposób. Ono jest troszeczkę mniejsze, ale też jest podłużne i też ma takie delikatne centki. Także no, dzisiaj wysieje też płomień Afryki. W ogóle się zdziwiłam, że ono tak bardzo szybko wykiełkowało. Było co prawda podszlifowane delikatnie, ale te właśnie rośliny egzotyczne, rośliny z ciepłych krajów, one raczej mają długi termin wschodów, nawet 2 miesiące, dlatego się je wysiewa właśnie w styczniu. A tutaj niespodzianka i to jeszcze taka silna, zobaczcie, jaka silna roślina, naprawdę, naprawdę no bardzo taka dorodna. Takie rośliny trzeba podlewać ciepłą wodą, żeby, a tutaj chciałam Wam pokazać właśnie, żebyście na termometrze widzieli temperaturę, bo ja tutaj dałam ten termometr z boku. O, żeby ta temperatura była około 20 stopni. No i podlewamy letnią wodą, tak delikatnie, najlepiej jest to tak skrapiać. Ja tutaj mam też te pomidory drzewiaste. Zobaczcie, że tutaj one są w tym miejscu. Minęły 2 tygodnie i nie ma nic, nie? No, będziemy czekać dalej. No i tutaj też inne pozostałe, które mam posiane. Również jeszcze nic nie widać, nic się tam nie dzieje. Ta temperatura też, ja się staram, żeby ją utrzymywać. Tutaj tak delikatnie podleję, żeby może, bo słoneczko świeci, żeby jednak nie po roślinie, tylko żeby dać jej trochę wilgotności. Ta temperatura mi tutaj spada, teraz mamy 17 stopni, a powinno być 20, ale w momencie, kiedy ja tą ciepłą, taką letnią wodą poleję, to ta temperatura się podniesie, no i też słońce świeci, tutaj jest to też w mini szklarence, także ta temperatura będzie za chwilkę koło tych 20 stopni. Okay. Mamy wszystko. Też nie ma co codziennie tego zraszać, podlewać, bo będzie za mokro. Jak sprawdzić, czy jest odpowiednio podlane? Można tutaj podnieść taką, bo z dołu jest otwór. No i z dołu, jeżeli mamy, czujemy, że jest wilgotne, no to już nie podlewamy. Jeżeli czujemy, że można podnieść, można tutaj z boku dotknąć. Tak, żeby po prostu ta woda nie wypływała, żeby nie było jej na tacy, no to wtedy mamy ok. Jeżeli nam już spływa ta woda, to już jest nadmiar tej wody i nie powinniśmy podlewać. Także ja to tak zraszam co drugi dzień, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No ta roślinka, która nam wykiełkowała, która mi wykiełkowała, no to rokuje, także zobaczymy. A dzisiaj wysiewam kolejne nasiona różnych kwiatów, też tych egzotycznych, i posadzę imbir. Także zapraszam do dalszej części tego filmu. Jak będziecie wybierać imbir w sklepie, to najlepiej, żeby on miał takie już pączki. Tak jak tutaj widzicie, tu, taki jest najlepszy. Tutaj też widzimy pączek, tutaj. Natomiast zanim posadzimy ten imbir, dobrze jest jeszcze go opłukać, chociaż on już widzę, że tutaj
zaczyna już wypuszczać te oczka, się pojawiły. Ja sobie może go rozdzielę na pół, o, w ten sposób. I dobrze jest jeszcze go opłukać. Ja polecam uprawę imbiru właśnie w większej donicy, bo kiedyś miałam szklarnię i ta uprawa mi się nie udała. Płukamy w letniej wodzie taki imbir. On wtedy troszeczkę też z tych różnych takich środków, które hamują wzrost, zostanie opłukany. Chociaż tutaj widzimy, że on, ten imbir się opuszcza. Także jak bierzecie w sklepie imbir, to taki najlepiej, który już ma oczka. Taki opłukany imbir wkładamy do donicy. Może to być też donica mniejsza od tej mojej, ale ja właśnie mam takie duże donice, w których miałam rodzynki brazylijskie. Tutaj właśnie ten jeden rodzynek brazylijski to była samosiejka. Dosypałam ziemi i chyba mu to zaszkodziło, bo tamte się opuszczają, a ten tutaj się nie opuścił. Ja go podetnę tak poniżej. Także jeżeli macie właśnie rodzynka, to lepiej nie przysypujcie go tak mocno, bo chyba mu to nie sprzyja. I teraz bierzemy ten nasz imbir i wsadzamy do takiej donicy. Wsadzamy tak, żeby był przykryty. Tu będzie jeden, a z tej strony damy drugi. Woda się mi sprzydała, ponieważ sobie ręce opłukam. I tutaj damy ten drugi. Piękne oczka. Kładziemy tak i zasypujemy. Imbir bardzo ładnie rośnie w takiej donicy na balkonie. Jak podlewamy to tak, żeby nie była za mokra ta ziemia, żeby nam nie zgnił ten imbir. No i czekamy, aż nam się opuści. Także imbir mam już posadzony. Jeszcze miałam sadzić bataty, ale chyba zrezygnuję już w tym roku z tych batatów. Imbir sadziłam w tamtym roku, tylko była za mała donica i też chyba ją za bardzo przesuszyłam, tą ziemię. No to, bo też nie można za bardzo przesuszyć, bo wtedy nie będzie miała ta bryła, nie będzie miała z czego urosnąć ta bulwa. No a jak będzie za mokro, to nam zgnije. Natomiast no, z batatów chyba zrezygnuję, w tamtym roku nie miałam, dwa lata temu miałam. One mi się co prawda udały, bo były bardzo ładne, ale one mi nie smakują, także chyba z batatów zrezygnuję. Ale jeżeli by ktoś chciał uprawiać bataty, to też jest właśnie teraz pora na to, żeby je posadzić. Z tym, że bataty sadzimy do połowy głębokości. No i w momencie, kiedy tam się pojawią młode takie sadzonki, tam będziecie widzieć, że wypuszczają korzenie, to się je odrywa od tej bulwy i sadzi się je osobno, już bez bulwy. Teraz ja sobie jeszcze przejdę do wysiewu nasion różnych kwiatów, bylin i zapraszam Was do kolejnej części tego filmiku. Najpierw muszę przeglądnąć wszystkie te nasiona i zobaczyć, poczytać, zastanowić się, które wysiać dzisiaj.
na przykład rudbeckie myślę wysiać dzisiaj, no i zobaczyć sobie z tyłu, jaki jest termin wysiewu. Co prawda tutaj jest termin wysiewu marzec, ale jeżeli ja wysieję w styczniu, to mam większą szansę na to, że ta roślina mi może zakwitnąć jeszcze w tym roku. Kwitnie od lipca do października. Wysiew marzec, kwiecień do inspektu lub kwiecień, maj wprost do gruntu. No to jeżeli tu się w maju wysieje, pod koniec jesieni przyciąć nad ziemią. Idealna na kwiat cięty. Co prawda nie piszę tu nic o tym, czy to mi zakwitnie w tym roku, czy nie, ale byliny mają to do siebie, że one zazwyczaj jak są wysiewane, to kwitną w kolejnym roku. Wysiew wprost do gruntu w maju. No jeżeli ona kwitnie w czerwcu, lub całoroczny. No tu mamy właśnie dzwonek karpacki, który kwitnie czerwiec, wrzesień. Natomiast warunki uprawy to jest wysiew w maju, w czerwcu. No to w tym roku, kiedy się je wysieje, no to nam nie zakwitnie. Także można próbować wysiewać niektóre rośliny wieloletnie wcześniej i jest szansa, że one zakwitną jeszcze w tym samym roku. No także będę po prostu teraz robić selekcję, które wysiać teraz, które nie. Dużo tych bylin wymaga tak zwanej stratyfikacji. Ja przyznam się szczerze, że tego zabiegu nie robię. Chodzi o to, żeby trzymać te nasiona w chłodnym pomieszczeniu, poddać wychłodzeniu, bo one wtedy lepiej kiełkują. Ja kiedyś wysiewałam werbenę patagońską bez tego zabiegu stratyfikacji i ona mi tak skiełkowała, że potem miałam tyle sadzonek, że no teraz już jej nie muszę wysiewać, bo się sama wysiewa, ale jakby tutaj bez tego zabiegu wychłodzenia tych nasion, też mam nasiona, mogą skiełkować, także nie obawiajcie się, że nie wykonaliście tego zabiegu, że Wam nic nie skiełkuje. Jest większa szansa, że Wam więcej tych nasion skiełkuje, jeżeli je poddacie wychłodzeniu, natomiast jeżeli nie poddacie, też możecie spróbować wysiewać, także tutaj nie ma się co obawiać. Ja próbuję bez, zobaczycie jakie będą efekty. Także ja teraz robię selekcję tych nasion, przygotuję się do wysiewu, następnie przygotuję sobie podłoże, to Wam też pokażę. No i tam początek może tego wysiewu, bo też nie będę Was zanudzać całym tym długim filmem, kiedy te czynności po prostu się już później powtarzają. Przygotowuję sobie teraz ziemię do wysiewów. Ja tą ziemię mam taką już gotową, ja Wam już pokazywałam wcześniej na wcześniejszym filmiku. To jest już ziemia wymieszana, gotowa ziemia do wysiewów, wymieszana z piaskiem i mająca taki wieloskładnikowy nawóz w odpowiedniej ilości do takich roślin właśnie, co dopiero kiełkują. Do tej ziemi dokładam sobie jeszcze perlitu, chociaż ona już jest taka naprawdę dobrej jakości, taka pulchniutka, ale ja jednak dołożę sobie perlit, który mi jeszcze dodatkowo ją rozluźni.
perlit musicie uważać, bo on tyli. Taką niewielką ilość tego perlitu. Perlit jest obojętny, jeżeli chodzi o skład chemiczny, także tutaj nie musicie się bać, że coś tam przesadzicie z jakimiś składnikami. No i tak mniej więcej ja to daję na oko. Widzę mniej więcej, jaka ilość tego perlitu jest. Nie bawię się w takie odmierzanie ilości, że jakaś tam jedna trzecia, czy tam jedna czwarta część, czy tam jedna dziesiąta, jak to tam kto chce. Ja to na oko robię, to nie jest ciasto, żeby mi nie urosło. A też niektóre ciasta człowiek robi też z wyczuciem, już też na wyczucie, nie? Także taką mieszankę robię sobie również na wyczucie. No i takie przygotowane podłoże, które nie powinno być mokre. Jeżeli kupicie podłoże w takich, nie wiem jak u Was, ale u mnie w tych znanych sieciówkach, oni trzymią to na polu i to jest zmrożone. My zaczynamy w czas wysiewy, a jak się kupi taką ziemię, to ona jest taka mokra, taka zmrożona, że nawet ona się używa, nie nadaje do wysiewów. Oni powinni to trzymać w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego ja ziemię kupuję u mnie w lokalnym sklepie. Ona jest tam na regale, w pomieszczeniu, na hali, na sklepie, tak, a nie na polu. Także nie kupujcie ziemi zmrożonej, nie kupujcie ziemi mokrej, bo Wam się wysiewy nie udają, nie udadzą. Dobrze, teraz taką ziemię. Ona musi być taka właśnie sucha, nie za sucha też. Ona powinna być taka, że jak ją ściśniecie, to ona się powinna skleić, tak jak tutaj, nie? No i teraz, jeżeli macie ją zbryloną, to też ją trzeba właśnie rozmieszać, rozruszać. A ja mam bardzo fajną tą ziemię, super, jestem z niej zadowolona. Ale jeżeli byście mieli takie grudki, no to też je trzeba rozluźnić tą ziemię. Przy tym jak perlit dodacie, to sobie właśnie rozluźnicie. I też jest dobra taka misa okrągła, bo tam lepiej jest to wymiesz. Także ładujemy. Ziemia do wysiewów jest wolna od rodników, od szkodników przeróżnego rodzaju. Dobra ziemia, bo jak kiedyś kupiłam ziemię 3 lata temu, tak mniej więcej, że miałam pełno później tych takich grzybów, uszaków. Chociaż to nie było chyba szkodliwe, ale jednak bardzo brzydko to wyglądało. Także też, jeżeli macie już jakąś sprawdzoną ziemię, to stosujcie raczej cały czas tą samą. No bo różnie to może być, jeżeli zakupicie jakąś inną. A już na pewno unikajcie ziemi, która jest właśnie zmrożona, jest mokra. No tutaj jeszcze muszę sobie dorobić tej ziemi, bo widzę, że mi brakuje. Także znowu nasypię sobie troszkę. Dodam sobie trochę perlitu. O, widzicie, nie może być czegoś takiego, że mamy zbitą ziemię. Musimy ją rozluźnić. Także w tym momencie właśnie, kiedy dodajemy ten perlit, wykonujemy też właśnie takie rozluźnianie tej ziemi. No, mówię Wam, ta ziemia moja to jest naprawdę idealna, super. I jak się ten, to od razu można też taką technikę zastosować, że się robi kulkę, żeby to sprawdzić. O. I jak się ją natyka ten, to ona się powinna też rozwalić. Na to samo podchodzi. Czyli rozluźniamy, nie ma być grudek, bo te korzenie, one mają mieć taką swobodną przestrzeń do rozrastania. I w tym ma właśnie pomóc perlit. Nie musicie stosować perlitu, to nie jest jakaś rzecz, która
znacząco pomaga w produkcji, powiedzmy, rozsad przy takiej ziemi, jak ja mam. Ale jeżeli macie ziemię bardziej zbitą, no to wtedy ten perlit jest konieczny. Albo jakiś inny składnik, który nam rozluźni tą ziemię. Właśnie się zastanawiam nad tym, czy by nie spróbować przetestować kawy, fusów z kawy, właśnie jako taki materiał rozluźniający strukturę ziemi. Także będę wysiewać kolejne jakieś wysiewy, będę robić, to też Wam właśnie pokażę różne takie jakieś doświadczenia, testy, tak? Co można zrobić, jak zrobić. I teraz co? Teraz musimy delikatnie to podłoże podociskać, żeby też nie było pustych przestrzeni powietrznych. Ja sobie wolę zrobić mniejszą ilość tej ziemi i jeżeli potrzebuję, to sobie dorobić. To sobie jeszcze troszkę dorobię. Jeszcze tak niewiele, trochę mi brakło. Tak, jak dodajemy ten perlit, żeby ta ziemia taka była. O, takiej mniej więcej ilości tego. No i teraz już tylko rozgarniamy. Mogę sobie też przełożyć tu, gdzie mam, bo zawsze na środku będzie troszkę tego, nam się więcej ładowało, bo na środek się wysypuje. To można poprzekładać. I już teraz bardziej delikatnie tak tylko przyklepać. Ok, czyli podłoże mamy gotowe do wysiewu.